Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z serii montowania Fiata 125P. Tym razem mamy gazetkę numer 3, w której będzie się znajdowało koło oraz kierownica. Tutaj pierwsze dwa elementy, maska, grill oraz zderzak. Ok, maska trochę nam przeszkadza, przesuńmy ją. Zacznijmy od gazetki. Oczywiście standardowo mamy reklamy. Gazetkę z historią. Tym razem włoska robota Lingotto. Fiat 600. Fiaty w obiektywie, tutaj mamy Lancie. No i oczywiście instrukcje montażu w tym numerze. Ok, szybko zacznijmy montaż. W gazetce numer 3 jest mało części, więc myślę, że montaż pójdzie nam bardzo szybko. Mamy oponę. O, fajna. Fajnie zrobiona. Fajnie odwzorowana. Ma bieżnik. Bardzo mi się podoba, ciężka, waży swoje. O, mamy też felgę. Felga jest metalowa. Super się prezentuje. Mamy również kierownicę oraz dykielek od felgi. Ok, zacznijmy od początku, czyli bierzemy element opony 3A, bierzemy element 3B, montujemy w oponie, z drugiej strony montujemy element 3D. Tak, żeby pasował tutaj do śrubek. Następnie bierzemy śrubki CM. 4 śrubki. I przykręcamy elementy felgi do siebie. Dokręcamy śrubki na gotowo, żeby elementy też metalowe dobrze trzymały się razem. Mamy oponę gotową. Fajnie wygląda opona. Dobrze, zacznijmy kolejnym elementem. O, kierownica również metalowa. Bierzemy kierownicę, czyli element 3F. Bierzemy element 3H, kolumna kierownicy i montujemy z kierownicą, łączymy śrubką CM. Ok, aż się kierownica nie będzie samoczynnie ruszać. Następnie bierzemy przycisk klaksonu, czyli element 3G. I montujemy kierownicę. I mamy
gotowy element z gazetki numer 3. Zgodnie z instrukcją zostają nam takie oto elementy. Zapewne to będzie tutaj, ale chyba jeszcze do tego czasu będzie potrzebne jeszcze śrubki, które pewnie będą w kolejnych gazetkach. A w tym odcinku to wszystko. I zapraszam na kolejny odcinek z serii montowania Fiata 125PL. Dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!